Cześć. W tym filmie pokażę Ci, jak możesz wykorzystać Ceneo.pl do promocji swojego sklepu internetowego oraz w jaki sposób zintegrować sklep WooCommerce z Ceneo krok po kroku. Zapraszam do oglądania. Ceneo.pl posiada ponad 23 miliony użytkowników miesięcznie, więc warto wykorzystać tę platformę do promowania własnego e-sklepu. Na moment publikacji tego filmu, Ceneo umożliwia właścicielom sklepów internetowych. Promocję oferty za pomocą trzech usług. Po pierwsze prezentacja produktów w Ceneo za pomocą automatycznego Fida XML generowanego w sklepie internetowym. Taka prezentacja w Ceneo przekierowuje do Twojego sklepu, w którym kupujący może dokonać zakupu. Jest to standardowy model CPC, w którym opłata pobierana jest po przekierowaniu użytkownika do Twojego sklepu, czyli płacisz dopiero wtedy, gdy sam masz okazję zarobić. Po drugie, sprzedaż produktów bezpośrednio na Ceneo za pomocą funkcji kup teraz. Jest to typowy model Marketplace z nietypowymi, bo najtańszymi prowizjami na polskim rynku na znaczącej większości kategorii. Po trzecie, system zaufano opinie mający na celu budowanie poczucia bezpieczeństwa wśród klientów Twojego sklepu i pozwalający zbierać do 20 razy więcej ocen od osób, które u Ciebie kupiły. Oceny te zawsze potwierdzone są zakupem, a 95% z nich jest pozytywna. W dalszej części filmu pokażę Ci jak zintegrować sklep WooCommerce ze wszystkimi funkcjami Ceneo.pl za pomocą gotowego modułu. Od założenia konta na Ceneo do działającej automatycznie integracji. Zapraszam do ekranu. W pierwszej kolejności musimy pobrać wtyczkę integrującą Ceneo.pl z WooCommerce ze strony, do której link znajdziesz w opisie pod tym filmem. Będąc na tej stronie musisz skorzystać z przycisku pobierz teraz, aby pobrać paczkę zip z modułem. Po pobraniu modułu przechodzimy do naszego sklepu WooCommerce, do zakładki wtyczki, dodaj nową, klikamy przycisk wyślij wtyczkę na serwer, dodajemy tutaj pobraną wcześniej paczkę zip i aktywujemy moduł w panelu WooCommerce. Pierwszym krokiem, który powinniśmy wykonać po aktywacji wtyczki, jest mapowanie kategorii. Chodzi tutaj o przypisanie kategorii w twoim sklepie internetowym do listy kategorii dostępnych w Ceneo.pl. W tym celu musisz przejść do linku Ceneo mapowanie kategorii. W tym miejscu możesz skorzystać z funkcji zasugeruj mapowanie lub ręcznie poprzenosić klocki z kategoriami z prawej kolumny do lewej. Po zakończeniu mapowania koniecznie zapisz zmiany przyciskiem na górze. Po zmapowaniu kategorii przejdź do głównej zakładki wtyczki Ceneo, gdzie znajdziesz opcję generowania feedu XML. Są tutaj takie opcje jak wykluczenie niedostępnych produktów, włączenie wariantów itd. Poniżej znajdują się też opcje uruchamiania programów Zaufane Opinie i Kup Teraz. Jednak, by uzyskać odpowiednie klucze do ich uruchomienia, musimy wykonać najpierw pewne czynności w panelu ceneo.pl. Jeśli jeszcze nie masz konta na Ceneo, musisz założyć konto biznesowe. W tym celu wejdź na stronę, która jest podlinkowana w opisie pod tym filmem i kliknij przycisk Zarejestruj się. Po czym przejść proces rejestracji konta. Pamiętaj także, że aby dokończyć w pełni proces rejestracji konta, musisz potwierdzić swój adres e-mail, klikając w link w mailu, który dostaniesz od Ceneo. Po pomyślnej rejestracji zaloguj się w swoim panelu. Znajdziesz go pod linkiem shop.ceneo.pl. Link ten również jest podany w opisie pod filmem. Po zalogowaniu do panelu Ceneo koniecznie zatwierdź dane swojej firmy. Warto też zwrócić uwagę na najczęstsze pytania znajdujące się w głównym kokpicie, np. co muszę zrobić, aby moja oferta pojawiła się na Ceneo i w jaki sposób następuje rozliczenie itd. W każdej odpowiedzi znajdują się linki do dokładniejszego wyjaśnienia wybranych tematów. Kolejną czynnością, jaką należy wykonać jest wklejenie linka do Fida XML z WooCommerce, który niedawno generowaliśmy. A także doładowanie konta, by rozpocząć emisję ofert na Ceneo. Aby uzupełnić te dane, przejdź do linku zarządzania ofertami na stronie głównej panelu lub do zakładki oferty, aktualizacja oferty i w tym miejscu wklej link do XML-a wygenerowanego z WooCommerce. Jeżeli nie wiesz, gdzie jest ten link, wróć do swojego panelu WooCommerce, przejdź do zakładki Ceneo i znajdziesz tutaj w odpowiednim miejscu, które pokazuje na ekranie, link do skopiowania. Wystarczy, że go skopiujesz, wrócisz do panelu Ceneo, wkleisz ten link i zapiszesz zmiany. Jeśli chodzi o doładowanie konta Ceneo, opcje te znajdziesz w głównym panelu, w środkowej części ekranu. W zależności od tego, jaki widok masz dostępny, będziesz tam miał przycisk zasil lub ewentualnie przejść do płatności. Zawsze też możesz przejść do lewego menu, jest tam zakładka zarządzanie sklepem i płatności i faktury. W tym miejscu możesz zasilić konto. Polega to na wybraniu kwoty, jaką chcesz zasilić, przejściu przez proces płatności online. Po dokonaniu płatności, Twoje konto zostanie zasilone i będziesz mógł już wyświetlać swoje oferty w ceneo.pl. Przejdziemy teraz do punktu, który zwykle sprawia nieco więcej trudności przy integracji ceneo z WooCommerce. Chodzi o włączanie poszczególnych usług dodatkowych i aktywację odpowiednich kluczy. Proces ten najlepiej zacząć jest od WooCommerce, gdzie w module Ceneo znajdziemy linki do konfiguracji poszczególnych usług, czyli do kup teraz i do zaufanych opinii. Jeżeli chcesz włączyć program zaufane opinie, kliknij w link, który pokazuję teraz na ekranie, zaakceptuj regulamin usługi, zjedź na dół i skopiuj podświetlony numer GUID wróć do WooCommerce, wklej ten kod i zapisz zmiany przyciskiem. Jeśli chcesz włączyć usługę kup teraz, kliknij w link, który pokazuję teraz na ekranie, skopiuj klucz API z panelu Ceneo, wróć do WooCommerce, wklej klucz i zapisz zmiany przyciskiem. Jeśli będziesz mieć jakiekolwiek pytania dotyczące działania poszczególnych funkcji Ceneo, polecam skorzystać z czatu dostępnego w panelu. Jak widzisz, integracja sklepu WooCommerce z Ceneo nie jest skomplikowana i z pewnością będziesz w stanie ją wykonać samodzielnie na podstawie tej instrukcji. Jeśli jednak nie czujesz się na siłach, skontaktuj się ze mną przez stronę arturkosiński.pl, a pomogę ci przeprowadzić proces integracji. Jeśli posiadasz już sklep, to pewnie wiesz, jak trudnym i kosztownym działaniem jest jego promowanie za pomocą takich usług jak pozycjonowanie, Google Ads czy media społecznościowe. Moim zdaniem warto przynajmniej przetestować, jak działa Ceneo. Być może w przypadku Twojego sklepu będzie to strzał w dziesiątkę. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie przydatny. Jeśli tak, daj kciuk w górę pod filmem, zasubskrybuj mój kanał, a jeśli masz jakieś pytania, zadaj je w komentarzu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.